Witam z tej strony Anon i zapraszam na kolejny odcinek gry Dark Souls. A jeszcze tak chwilę co do mojego postaci tamtej głównej. Ja tam próbowałem różne achievementy robić, chciałem mieć wymaksowane różne bronie na max, znaczy lepszone na maxa i tak dalej i to schodziło. Ja tam gdzieś, nie wiem, pod koniec drugiego chyba przejścia, albo w połowie, albo i na początku, nie wiem. Dobra, zacznijmy od rozmowy z nim. Z nią. Chyba ona, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, rozmawiajmy. Well, you are a ona. Visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old key, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Objawienia, no. Spotkam łucznika z Anor Londo, hehe. Właśnie, u niej mogę wzmocnić. Mogę jeszcze raz? Chyba nie, no. Nie mam, okej. Okay. Zobaczmy, co jeszcze powie. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, that... Okej, ona nam nic nowego nie powie. Odpocznijmy, bo ja muszę wydać duszę. Ile mogę? 3, 4 levele, okej. Tak? Tak, dobra, pomyślmy. Ale jakoś nieszczególnie. I co? Tu 2 i tu 2 na razie. Odporność może mogłaby mi się przydać. Jakoś nigdy w to nie levelowałem jakoś straszliwie i nie narzekałem. Niech tak zostanie na razie. Wiem, że moja broń się nie skaluje. Były plany pod zwinność iść, ale zaniechane. Więc niech tak będzie. Tak, chyba dobra. Ile zostało mi dusz? O, 200. Z tym lepiej. Będę mógł spokojnie ginąć. Też sobie otworzyłem wiki na lapku i postaram się też opowiedzieć o reszcie bossów w końcu. Z dodatków. Tam możemy iść, tam jest też dwóch tych ciulasów. Są jakieś skrzynie, nie pamiętam co w nich jest. Najpierw wam pokażę śmieszniejsze rzeczy w tej lokacji. Jak ja nienawidzę tego. Pomijając już osławionych łuczników. Aha, to jest tak działa, o. Tylko, że to się potem uruchomi i można się zabić. I nawet nie wiedziałem, że za pierwszym razem. O, i to za chwilę samo poleci do góry. Dokładnie, i teraz to będzie tak latać. Ale dobra. Dobra, stopera nie potrzebuję, bo widzę Audacity. Tu coś? Hehe, jest? Nie jest? Nie, to był ten. Okej, tu jednak nic nie ma. To nie błysnąłem. I ja mam, nie wiem, ja mam dobrą pamięć do tych gier. Czasami krótką. A, ja już zapomniałem, że tu z nim. No dobra, dobra, chodź buraczku. Chyba ma dużo życia, no dokładnie. Ale... Kurwa mać, co tu się dzieje? Go chyba można nawet z odległości, on też jest jednorazowy. I to jest też szansa, żeby zdobyć z niego ogon. Znaczy zabrać mu... O w dupę. No w dupę, coś się dzieje, oni są tacy fajni, mili i ładni. Normalnie wyciągam łuk ze strzelego, to chyba zadziała na tą odległość, nieważne jak niskie obrażenia będę mu zadawał, mam go gdzieś. Przecież mogłem go chyba ominąć, olać kompletnie, ale dobra, dobra, no. Nie róbmy siary. A no, no, wydaje mi się takie sztucznie gigantyczne. Mocno wydłuża rozgrywkę.
Tak myślałem, żeby sobie na Stena i Smauga stąd chodzić, ale... Nie, tam chyba będzie bliżej, dobra, chodźmy, o. O Boże, no serio, aż tak lamię. Nienawidzę tej gry. Oj, dobra, mniejsza. Chciałem, to mam, dziękuję. Wszystkim, którzy zachęcali mnie do tej serii. Bo ja mogę wyjść nawet tu chyba? Nie, już go przywołało, no dobra. Bo to jest śmieszna rzecz. Magia świąt czy kichuj? Dobra, trzeba się trzymać go blisko. Jak się da. Haha, dobra, ale dobra, już ogarniam. Okej, dobra, trzeba dalej robić użytek z tej tarczy. Hehe, uwielbiam schody. Schody, taka fajna rzecz. No i można zdobyć. Co mi się udało, nie wiem tak naprawdę po co, ale no dobra, spadaj. Info, bo mi przeszkadzasz. I to też wyłącza mu kilka ataków. Zresztą jak i podczas walki z bossem. No dobra, dobra, to będzie dla merstwo, ale nie chce mi się. To jest taki no mini boss, bo on ma całkiem dużo życia i dodaje też ładne obrażenia. Kurwa mać, no, no traf tą jego dupę. Dobra, stamina. Dobra, dobra, nie jest tak źle, muszę po tych łatwych lordsach się przyzwyczaić do tego, że tu wszystko bije zawsze i wszędzie, jeszcze można się spierdolić. To jest niestety wielką zaletą tej gry, można spaść, co ja tak zawsze zwracam uwagę. No kurde, dlaczego wtedy go nie leje, no? To jest chamskie. Ajajaj. No. Pewnie dużo dostanę. 2,5. O, i chyba gulca. No to też randomowo z nich wypada. No właśnie, i to jest piękne. Za pierwszym razem nie będę się wypowiadał, jak to było. Ale a, tu mamy taką windę, która jak widać jest u góry. Tam na dół chyba też można zjechać, tak, bo jest dźwignia do przywołania. No, i. Tam się doskoczyć nie da, nie ma co próbować. I co teraz z życiem? Kończymy granie, gra się nie da przejść, jest zabugowana. Twórcy głupi są. A poważnie? Ja to widziałem na jakimś let's playu, ale tak to też pewnie bym to tak wyczaił. Pomoc innych graczy. Tu idziemy. Tam zawsze, teraz nie wiem czy będą info o tym, ale normalnie czasów świetności jedynki na pewno były. Tu jest gdzieś skitrana skrzynia, nie wiem czy z tej, czy z tamtej strony. Jak jest mimik, to się popłacze, bo zginę. Zresztą tego ciula nie ma, więc... czyli to nie jest mimik. Dokładnie. O, demoniczny tytani, to się przyda. Też zależy pod stylówę, bo... Najlepsze są podobno buławy, takie dwie wielkie. Znaczy, no tu raczej pojedynczy się je używało. Bo Power Stance został w dwójce chyba wprowadzony. Ja nie umiem grać pałkami. Nie wiem czemu. Aha, tu nic nie będzie chyba. Chyba, że z tyłu. Raczej nie. Dokładnie, dobra. Kochana Norlondo. Co? Przed łucznikami jeszcze to. Ale tak jeszcze... W dwójce są troszeczkę już lepiej dopracowana kamera, ale jak się przechodzi przez te filarki, to kamera potrafi sfiksować, można się jeszcze spierdolić. Dlatego ja zawsze tu chodzę tak.
Ładnie marszowym krokiem, jak na defiladzie. O, dokładnie, o, już się rucha na lewo i prawo. Cóż, a teraz poznacie, o, dla fanów Assassina jest to, będzie miła rzecz. Dla fana Dark Soula raczej niekoniecznie. Okej. No, tą drogę poznamy na pamięć. O, to są te skurwiałe chuje? Tak, o. Pan Milusiński. Mam nadzieję, że mi baterie nie padną. Znaczy, najbardziej boję się tego podczas walki z Rothsteinem i Smaugiem. Tam jest jeszcze jeden. To ja go chyba mogę tak przyciągnąć, zachęcić do walki. I sztyletami będą... No Jezus, serio? Ja bym tam sam zeskoczył. Ale dobra. No, no. Enzo ogarnia. Nie, 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 nie! Okej, ale się wyleczyłem. Kurde. O, w dupę. Wow! No i to tak ma być. Tylko pomimo to, znaczy oni nie są trudni, to prawda, ja jestem lama, pomijając to. Ale tak, widać, gdzie oni się znajdują. I tam idziemy. W skrócie mówiąc, brak słów, ale to się dopiero Anor Londo rozkręca. Ta lokacja jeszcze nie pokazała pełni swych możliwości. Pomijając latające potworki, które mogą spaść przepaść, ale też szczegół. Tenże Randall można ściąć tam na dół też się udamy. Kiedyś, bo tam jest obraz. Dobra, tak. Oj. Wiem, że oni są raczej dobrze oskryptowani, nie spierdalają się z tego. No kurwa, serio. No. On powinien spać, ale jak znam życie, nie. Nie zrobi tego. No. Ciul śmierdzący. To, na to trzeba uważać, bo to nas to delikatnie spycha i można się spierdolić. No chodź, śmierdzielu. Na tych trójkątach najlepiej z nimi walczyć. Mam nadzieję, że się... No dobra, najcudowniej to nie wyszło. Spadaj. Jak widać, polubił mnie. Ej, ale to mnie stresuje po chodzeniu po tych cienkich, no. Dobranoc, do widzenia. Tych ciulów... O, zniknął. Tych ciulów tam na dole jest dużo. O, a to jest portal do jednej lokacji. Boże, jakim trzeba być ham. Znaczy, to jest nieobowiązkowa lokacja. Ale Priscilla... Chyba tak będzie się to imię wymawiało, jest bardzo fajnym bossem. Co tu mamy z dodatków? Aha. Korona pogrzebanego króla. Elana, o Boże. Kiedy dziwki nienawidzę. Ale pokonałem ją kiedyś. Sam pokonałem w końcu. Najgorsze jest to, że... jak przyzwie... Ona ma... może przyzwać trzy istoty. Obrońcę króla, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał. A zerknę, żeby nie było. Velstada może przyzwać. To jest wszystko fabularnie wytłumaczone, ale ja dokładnie nie pamiętam, nie wiem. Ale to jest chyba fabularnie wytłumaczone. Trzy szkielety. Można by rzec średnio trudne. Tego jednego można chyba przyciągnąć tutaj, więc walka powinna być łatwiejsza. Kurwa mać. I chyba świnki. Ostatnia opcja jest najgorsza. Bez żartów. Takie malutkie. Takie, które są w tej naszej bazie. O, takie jakby. No kurwa! Pierdolę, kurwa. O tym mówiłem. Dlatego tych dziadów nienawidzę.
Ale na szczęście Gargulec leży, nie był aż takim problemem, jak się obawiałem, że będę teraz z nim 20 minut walczył, no więc ciśniemy. No nie, 15 minut odcinka minęło. Jak ja tamtych dziadów nienawidzę. Tylko mam chyba włosa na języku. Albo nie wiem, przygryzłem go sobie i takie dziwne wrażenie mam, nie wiem. No. No i dopóki przyzwie te szkielety... Aha, musimy poczekać. To jest jeszcze jako tako, ale... Ten Velstat to jest dwóch bossów. Wiem o Saints Maur, ale... ona ma tylko ataki magiczne na dystans prawie. Które mocno utrudniają życie, więc jest... Mega utrudniona walka z tamtym bossem. Przez tego Velstada. Dwóch jest banalny, ale ja go pokonałem sam. Więc da się. Potem jest... Synch. Nie wiem jak to przeczytać, tak to się pisze. Synch. Śpiący smok. Ja bym ujął śpiący skurwysyn, ale nieważne. No. Za pierwszym razem, tam z jakimiś wielkimi bólami, to też nie za pierwszym razem, udało mi się z kimś go pokonać. Nie wiem po co to niszczy. Bo fajnie. Aha, ściszę grę tak w ogóle. A nie, była, okej. No, ale mówię, udało się, dobra. Udało mi się tam kiedyś z kimś go pokonać, w oryginalnej wersji, w Scholar of the Fierce Sin. Udało mi się go pokonać. To co się działo, to naprawdę żałowałem, że tego nie nagrywałem. Komentarza by nie było, jedynie jakiś nagrany później. Ale żałuję, że tego nie nagrywałem, takie cuda się działy. Ja podczas walki otwierałem ekwipunek, zmieniałem broń, naprawiałem wszystko. A on po prostu nie daje chwili wytchnienia, Boże, to było po prostu... Cuda na kiju. Co tam jeszcze? Już nie mówiąc o tym, że podeszłem do tej walki milion razy, jak nie więcej. No i właśnie, on jest latający. Smoków nie lubię. On bardzo dużo ma takich ataków, których ja po prostu... No nie no, serio stary. Dobra. No ja nie będę narzekał, że gra nie ogarnęła, że mnie już tam nie ma. Nie będę narzekał. Pluje kwasem, pluje chyba czymś, co niszczy broń. Zresztą chyba ataki nawet, atakowanie jego wywołuje niszczenie się broni. No i niestety... No. Tak ma być. Ja tam u góry nie mam miejsca na takie balety, bo też można by się ich tak pozbyć. Co jeszcze o tym smoczku, że jest taki mega upierdliwy? Mówię, jak go pokonałem, to większa radość tylko była przy rycerzu oparów. Rycerz oparów też w ogóle dziad, jakich mało. Mógłbym iść tam do niego, do niej, cokolwiek. No to niestety tam nie mam w ogóle szans dojść do tej walki. Ale może spróbujmy podejść bliżej. Podejdźmy tutaj, bo tu będę miał dużo miejsca. O, tak stąd można by zacząć tą walkę. No, nie da się opisać tej walki. Dla mnie on był takim wielkim problemem. Znaczy, no, przez to, że ja w dwójkę głównie grałem tarcza plus wielki, ogromny miecz. I moje ataki, no, były mocne. Aj, dobra. Ale musiałem mieć czas na ich zadanie i staminę. No, do kurwa, dokładnie. No i jeszcze sam się ciul... No ja, twoja mać, ja, nie, no ja... A potem ucznic... No, osławieni ucznicy z Anor Londo występują też w dwójce. Znaczy się, to są inne postacie, ale mają też duże łuki. Właśnie w ognistej fortecy, nie wiem jak to tam się... Gdzie jest stary żelazny król? Sam żelazny król. Dobra, podbiegnijmy. Sing, nie, tego się nie da opisać słowami, jakie ten boss...
wyzwalał u mnie emocje. Ale pokonałem dziada i to, jak ten pojedynek wyglądał, zużyłem wszystkie stusy, miałem tam 12 max. Nie wiem, 12 to jest chyba max w dwójce. Dziad nie żyje. Ważne, to się liczy. Potem jest co? No, muszę przejechać. Tych trzech NPC-ów. Tych nie pokonałem nigdy, nawet z kimś. Nie próbowałem, nie chciało mi się. Niebieski demon kuźni jest mega opcjonalny. Więc ja nawet nigdy nie wiem... A nie, wiem gdzie on jest, ale on jest... Dojście do... Oj, przepraszam. Dojście do niego jest tak trudne, że mi się nawet nie chciało. Ja nawet nie próbowałem do niego dochodzić, bo ja... nie, z 15 razy ginąłem po drodze, bo ta lokacja jest tak zbudowana, że speedrun jest chyba niemożliwy, albo ja o czymś nie wiedziałem. No właśnie, dzieją się cuda na kiju z kamerą. No, dzięki, gro. Potem jest rycerz oparów. Dziad jeden, jak ja go nienawidzę. A, aż muszę się kawę napić. To jak ja go znienawidziłem, to się nie mieści w spale, bo... Gdzie pierwszą fazę jeszcze jako taką byłem w stanie przejść... Nie było takich dużo, bo on ma dwie fazy. Pierwszą fazę skończyłem. Wejdź na ten, na drapkę. A, on tak cwaniaczek będzie to robił, no dobra. O Jezus. Kij ci w oko. No, baw się dobrze. Ja też się zgodzę, że tu potrzebny jest remont. O, ma tarczę? No nie, no stary. A, on ma pazur taki jakby chyba. Albo sztylet, którego nie widzę i zaraz zginę. No. Boże, jak ja nienawidzę tej lokacji. Ale to jest dziwne. Znaczy, z jednej strony się bardzo cieszę, z drugiej tak trochę jednak nie. W dwójce nie ma takiej chamskiej lokacji, jak to, co tu się dzieje. Ja wiem, ja teraz może mam niedopracowaną postać i tak dalej, mógłbym inaczej ją rozwijać. Ale za moim pierwszym przejściem, gdzie jednak starałem się dużo expić tu i tam, oni i tak sprawiali problemy. Jak mogę ich pokonać na trzy strzały, albo na tyle strzałów, ile daje i pozwala mi stamina, to jest spoko, ale to nadal jest trudne. I nie da się tu inaczej przejść niż tą drogą, którą staram się. Może ten jeden jest tam starczą? Dobra, trzeba będzie się wziąć. Ojej, dziadzie wstrętny. No, dziękuję, dobranoc wam. O, coś zostawił? Na pewno mi się przyda. No, ja też bym się chciał przytulić. Ale dobra, no rycerz oparów ma dwie fazy. Ale on się nie lubił z Velstadem. I ja gdzieś to wyczytałem na wiki, że ubierając... hełm, znaczy zbroję Velstada, no chyba zbroję Velstada, ale wystarczy sam hełm Velstada, on od razu zaczyna od drugiej fazy, która... gdzie w pierwszej da się jeszcze tarczy używać, to w drugiej już kompletnie nie ma co. On na każdym atakiem zbiera nam całą staminę. Nie ma chyba ilości staminy, której by nie potrafił nam zbić tym atakiem. Dobra, ale się też skupię na graniu. Trafi go? Okej, najgorzej nie jest. No dobra, i w pierwszej jeszcze da się właśnie, bo on tam ma dwa miecze, a potem doładowuje swój jeden miecz. No ale... więc... jak kiedyś go gdzieś tam pokonałem z kimś, to w Scholar of the First Sin... No chodź tu! No. To myśliłem sobie, że właśnie, może warto spróbować jako... Oj. Dziękuję. Tak się gra Dark Souls 1. Arnor Londa. Zaraz wyłączę nagrywanie, przejdę ten etap. Na spokojnie, zrobię to i wtedy wrócę. Zaraz się zresztą odcinek skończy, więc już się spotkamy, jak ja będę na miejscu. Znaczy nie, no jeszcze jedna próba. Potem dochodzę tam. Będę szczytował, hehe. A wracając, no i taki właśnie był pomysł. No i właśnie, jak w pierwszej fazie jeszcze jako tak udało się używać tarczy.
drugiej nie ma co. Tam trzeba po prostu było świetnie się nauczyć, kiedy trzeba robić uniki. Ja byłem troszeczkę też w ciemnej życi przez to, że używałem dużego miecza, ogromnego. I jak zadawałem mega obrażenia, to podczas walki z nim nie ma za bardzo kiedy tych obrażeń zadawać. I jako tako, jak dobrze się przyzwyczaiłem się do tego bossa, dobrze tajmowałem. To jest jakieś debilne określenie przeze mnie wymyślone teraz, nieważne. Tajmowałem te ataki, to... No, zacząłem mu coraz więcej tego życia zbierać. Aż w końcu zginął. Szczęście chyba większe niż przy Ostenie i Smaugu. Nie umiem tego opisać. Dobra, i tam coś jeszcze jest, ale to jest nieobowiązkowy. A, Sierra Leon. Go nie pokonałem nigdy. Z tego samego powodu, co tego innego rycerza... Demona z kuźni, o. Ponieważ był w chamskiej lokacji. I no niestety. No Jezu stary, co ty odwalasz? A patrzcie, a te też losowe są? Okej. Zaczynam ich ogarniać. I gdyby dojście do niego, bo sama walka też była trudna, tam też chyba by trzeba same uniki robić. Znaczy jest nawet... to nie jest achievement, ale jest inne zakończenie jakby walki, jeśli on zginie, gdy go pokonamy bez tarczy. On ma jeden atak taki, który nas nabija na ten miecz i on się doładowuje, więc wtedy tarcza nam nic nie daje, ale wiem, że inaczej wygląda zakończenie walki z nim. Taki szczerze... Pierd, ale w tej grze to jest warte, to jest warte. I na pewno jak będę grał w dwójkę, to będę chciał to odwalić. To przejście takie właśnie przed jedynką, co uda mi się nagrać i wydaje mi się, że zacznę od nowa. Kiedyś, tak samo dwójkę będę starał się tak właśnie, bo teraz to tak lecę mocno, żeby uniknąć jak największej ilości przeciwników. No bo zobaczmy, gdzie mogę iść, gdzie on mnie wyczai. Tak na spokojnie. Trzymaj co, jeszcze jeden odcinek możemy w tej lokacji pobyć. Okej, on już idzie do mnie. Hehe, zapomniałem! Dobre, dziękuję panu. Zostało chyba jeszcze dwóch, tak. O, już ich widać, tych na dole. Ich jest tam całkiem sporo, więc to już trzeba mieć jeszcze troszeczkę lepszą postać niż ja. Korona Króla Kości Słoniowej. Tu znajduje się mój ulubiony boss, czyli Ava, zwierzak króla. On jest niewidoczny na początku, trzeba zdobyć tam przedmiot, żeby... Ojojojoj, kurwa, zaraz się spierdolę, jak ja tego nienawidzę. Na padzie takich rzeczy odwalać. I to właśnie było w nim śmieszne, bo... Właśnie, przyciągać ich tu, czy nie? Czy zrobić taki cynk jak ostatnio? O Jezus, ciągłe wybory. On jest niewidoczny i trzeba zdobyć tam pewien przedmiot. Ale że mi się ten boss mega spodobał, zaś się spierdolę chyba. Mega spodobał, to ja dużo na nim XP'em, pomagając innym graczom. Dziękuję. Okej, zapomniałem, że można to zrobić tak. Więc jak widać, trochę zasiędziała moja wiedza o tej grze, ale bardzo miło, dobra. No i właśnie, ja go dużo razy walczyłem z nim, tam też trzeba wywalić tarczę. O, to jest Guinevere. To są srebrni chyba rycerze, nie wiem. Tam chyba bodajże można jakoś spaść. Nic to nie da, tam nic chyba nie ma. Chociaż z tamtej strony jest właśnie skrzynia. Kiedyś tam wlazłem bodajże, ale... Ale to w jakimś farcie, bo tam jest ciężko chyba wejść. Chociaż... A nie, tam nie mogę, tam jest zablokowane, no bo tu jest przejście. Jakoś wiem, że tam wlazłem, ale pamiętam, że jakieś kombinatorstwo było. Nie, dobra, nie, nieważne. Dobra, ten nie skoczył. Okej. No. Ojeju, jeszcze bym tu się... Jak tu spadnę jeszcze gdzieś, to się popłaczę.
No dosłownie. Tu może dałoby się... Nie, tu się nie da przeskoczyć, bo tak jest tam gdzieś chyba z tamtej strony, żeby do tej skrzyni tam się nie da tak przeskoczyć. Dobra. Albo tu jest gdzieś ukryta ściana, no. W dwójce wystarczy z A chodzić, a tu są... Tu trzeba w nią uderzyć. Nie da się zjeżdżać? Nie wiem. Dobra, zaraz zakończymy. Jeszcze dokończę. Wyjdę przez to tu, bo tu wiem, że tu nic nie mam. Jest winda, ale najpierw dokończę to, co chciałem. No nie, no jeszcze jeden! Ale przynajmniej będę miał windę na tym miejscu, co trzeba. O Jezus, jak ja nienawidzę tej gry. Dobra, nie ma co przeciągać. Dokończę w następnym odcinku, bo one będą razem wrzucone. To do zobaczyska w następnym odcinku.